Siemano, tutaj Maciek GMP40 i witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcineczku z gry Mortyr 2093-1944, alternatywne wersje poziomów. Dziś was witam na alternatywnej wersji peronu, na tej zimowej mapie. I zaraz zobaczymy, co nam tutaj twórcy przygotowali, oprócz mojego słabego snajpienia. Ops. Co jest, panowie? Dobra, zostawię ich w cholerę. W końcu to nie jest gra, że muszę wszystkich zabić, żeby jakiś skrypt uruchomić. To nie są krapy, no. Te klasyczne krapy. Peron bardzo miło wspominam jako misję. Więc mam nadzieję, że fajnie ją sobie przejdziemy. I zobaczymy, czy są jakieś zasadnicze różnice między misjami. Okej, okay. Hops. No tak, stacja jak stacja. Tu mamy nasze podziemne przejście na dworzec. A zobaczmy, co jest tutaj, bo tutaj generalnie w normalnej mapie był koniec. Jakby się szło, szło, szło i był ucięty wiadukt. I chyba też jest w tym przypadku tak samo. Zgadza się, tutaj jest jedna wielka nicość. I dziwne dźwięki. No i to jest poziom peron. Jestem ciekaw, jak bardzo różni się on, czy się w ogóle różni od właściwego, bo akurat poziom o nazwie peron pamiętam dość dobrze. Więc sprawdźmy to po prostu. Tutaj robią bim bam bom. Bim bam bom. Tutaj była plansza, z tego co pamiętam. To jest Hitler, tu są na przykład czerwone krzesełka. No proszę. I tu jest nasz peron. Peron, peron, peron. Na peronie chyba był pociąg, mam wrażenie. A teraz go nie ma. Ot taka innowacja. No proszę. I to jest takie tutaj śmieszne przejście, który możemy wyjść tymi schodami, jak dobrze pamiętam, tymi schodami, które były na peronie. O, to jest to właśnie. No to teraz chodźmy sobie tutaj. Pozwiedzajmy, pozbierajmy. O, i tutaj jest przejście dalej i tutaj się chyba znajdowało klucz. O, to wziął. I tu był też koleś chyba z miotaczem ognia. A nie, tutaj jest po prostu przejście dalej, nie? To jest ten super peron, który jest do niczego. Pomyliłem trochę misję, przepraszam. Tup, tup, tup. Zdjętyś. Zbierzmy sobie amunicję, dobrodziejstwa. I mamy peron. Ty! Spokój. Zebrane, zebrane. A, okej. Okay. Ja sobie już tutaj poleciałem, a przecież tam w tunelu jest złoty klucz. No to będzie trochę dłuższy odcineczek. Bo się trochę tekstury bagują. Dzień jak codzień. Okej, okay. Lecimy jeszcze po złoty klucz, żeby przejść do portalu i się za chwilę widzimy jeszcze w ostatnim odcinku z bonusowych. Tak, potem tutaj z tego co pamiętam stał pociąg normalnie na tej stacji. A teraz tego ciapongu tutaj mimo. Tak, tutaj się szło, tutaj tory wchodziły w nicość, a tutaj był złoty klucz. Ale mam wrażenie, że to nie było jakiegoś tutaj przejścia jeszcze. A nie, było, było. Chociaż... Dobra, było. My bad, moja pamięć. Nice.
Wiraże, miraże. Interaktywy. Okej, okay, i tutaj jest zimno strasznie. I mamy nasz kluczyk. Więc teraz możemy spokojnie sobie wrócić do tamtego miejsca, do którego doszliśmy. I skończyć poziom. Szczerze nie wiem, czy aż tak bardzo się ten alt poziom różni. Te pierwsze rzeczywiście tam miały dość znaczące różnice. Natomiast te dalsze, jak dla mnie, wyglądają dość podobnie. I żeby nie było, że ten odcinek jakoś, nie wiem, dla wydłużenia sztucznego serii, w nabicia wyświetleń. Nie. To jest po prostu czysta ciekawość, bo naprawdę, ja nie nagrywam drugi raz tego samego. To autentycznie nazywa się alternatywny poziom. Alternatywna wersja poziomu. Chociaż wyglądają one bardzo podobnie. No to hop. I na stację. Strafe. I hop na dół. Tunele stali na Intensifies. Gdzie było to wejście? Tu było to wejście. No i to by było to na dzisiaj. Dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie. Lajkujcie, subujcie, komentujcie, zaglądajcie do opisu. A to był ostatni odcinek z alternatywnych map, więc dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę. No i do zobaczenia w przyszłej serii. Nara!